mógł jeździć na Uberze. Wiesz co, pójdę z sympatii do ciebie, tak normalnie miałbym na to wyjebane. Dawaj, sprawdźmy, czy to w ogóle wytrzyma. Właśnie, DJ, czemu ty mi nic nie kupujesz? Oni co chwilę coś kupują, a jak taki down tutaj zawsze przyjeżdżam, ani jakiegoś achievementu nie dostanę, ani jakiegoś prezentu. Przecież ty masz siana. Ej, tutaj masz mikrofon, tu, Daniel, chodź. Wiesz co, Szymon, no ja się skupiam na walce, nie chcę tam nic kupować, ani nic takiego. No, wydaje mi się, że no, jeżeli to jest wydarzenie sportowe, w jakimś stopniu związane z show, mógłbym, ale po co? Ewentualnie po walce. Czy coś? Słucham? Jakiegoś ducha byś mi kupił, czy coś? Nie. Mówiłeś o zgoleniu brody. Jeżeli bym wygrał, to ewentualnie może maszynkę, ale to o. Już po walce. Dobra. Ale dobra, to poczekaj, to zrobimy tak, że skoro ja bym miał prezent dla ciebie, bo jakiś follow-up to jest do tego, co powiedziałeś przy poprzedniej konferencji, że gdybyś przegrał, to zgoliłbyś brodę, to co ty byś mi podarował? Ja ci kupię twój pierwszy biały pas w brazylijskim jiu-jitsu.